Witam Państwa bardzo serdecznie na kwietniowym spotkaniu społeczności Akademii Kupca, którego tematem jest analiza waluty euro. Także witam bardzo serdecznie uczestników i Ciebie, Jaromir, oddaję Tobie głos. Dziękuję bardzo. Zobaczymy, czy jeszcze ktoś przybędzie dzisiaj, ale to już wiosenny czas się zaczyna i ogrody wchodzą w rachubę i tak dalej, także jest coraz dłużej jest widno, także zobaczymy, ale zaczynamy, tak jak mówisz, Julia. Witam wszystkich, bardzo dziękuję za przybycie na webinar. Zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy dzisiaj o dosyć dużej walucie, znaczy dosyć ważnej walucie, którą jest waluta euro. Teraz tak, tutaj jeżeli chodzi o kilka słów na temat mojej osoby, mam 46 lat, z wykształcenia jestem inżynierem ekonomistą. W międzyczasie 2012-2014 postanowiłem zrobić studia MBA, ukończyłem je właśnie w 2014 roku i powodem było lepsze i bliższe poznanie tego, co rządzi tak naprawdę gospodarką światową. Obecnie pracuję jako dyrektor do spraw zakupów strategicznych w obszarze elektromobility. 20 lat doświadczenia w obszarze zakupów i ogólnie pojętego supply chain. W trzech branżach pracowałem w przeciągu tych 20 lat i miałem do czynienia właściwie z większością komponentów, które kupuje się w przemyśle. Także przez te 20 lat trochę się tego uzbierało. Jeżeli chodzi o zainteresowania, to tutaj zwrócę uwagę na jedno, które właśnie umożliwia poprowadzenie tego typu webinaru, a mianowicie od 2008 roku zacząłem bardzo mocno przyglądać się po kryzysie spowodowanym bankructwem pewnego małego banku ze Stanów Zjednoczonych, który doprowadził właśnie do kryzysu 2008. Zacząłem bardzo mocno zastanawiać się, jak te rynki funkcjonują, w jaki sposób jest możliwe, że mamy tak duże wahania na walutach, na surowcach. I od tego czasu minęło już kilkanaście lat i mam troszeczkę większe pojęcie i wiedzę na temat tego, co tymi rynkami steruje. No i dzisiaj podzielę się z Państwem tym, co sądzę na temat waluty euro, która w Polsce ma spory udział ze względu na to, że jesteśmy jednak w tej Unii Europejskiej, jeszcze nie w strefie euro, ale jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od tego, co się dzieje w strefie euro. Więc opowiem kilka słów o euro generalnie, żebyśmy wiedzieli w ogóle, z czym mamy do czynienia. Potem przejdę do polityki Europejskiego Banku Centralnego, do zadłużenia, jakie polityka tego banku spowodowała, no i jaki to ma wpływ na euro, bo ma to bardzo duży wpływ na euro już teraz i będzie miało wpływ na euro w przyszłości. Są to rzeczy, które właśnie pozwalają na pewien rodzaj może nie przewidywania, ale zrozumienia tego, co ewentualnie może się zadziać w przypadku pewnych scenariuszy, które są już komunikowane. No i pod lupą nasz typowy dział analiza waluty euro. Zrobimy to do dolara amerykańskiego, bo to jest najbardziej płynna para, ale też zrobimy to do złotówki polskiej, bo pewnie będzie nas to interesowało. Proponuję się skoncentrować, proponuję wyłączyć wszystkie rozpraszacze. Jeżeli będzie coś, co Państwa zainteresuje, to fajnie to sobie zanotować, lepiej się utrwala w głowie. O pytaniach Julia już opowiedziała. Używamy czatu. Chyba że ktoś będzie chciał zadać pytanie na żywo, to też myślę jest taka możliwość, ale starajmy się unikać tego. Będzie później czas na interaktywną rozmowę również i pytania, które zresztą otrzymałem, ty widzę, sporo tego jest. Dobrze, zaczynamy w takim razie, przechodzimy do clou dzisiejszego webinaru. Najpierw spróbujmy zrozumieć, kto w ogóle emituje walutę euro. I emitentem jest Europejski Bank Centralny. Bank Centralny oraz banki centralne państw strefy euro, które mogą tą walutę emitować, ale w praktyce, jeżeli chodzi o fizyczne wprowadzenie i wycofywanie banknotów oraz monet, zajmują się tym już krajowe banki.
Także tutaj jest to pod nadzorem banku centralnego, natomiast już tą fizyczną stronę tej dystrybucji waluty, jej zbierania, potem wymiany i tak dalej, to już jest na poziomie państw robione. I euro jest prawnym środkiem płatniczym w 19 krajach na teraz. Te kraje tworzą strefę euro, ale także jest 11 krajów nienależących do Unii Europejskiej, do strefy euro, które również używają waluty. Nie będę już teraz opowiadał, co to są za kraje. Można sobie później wygooglować, znaleźć może takie małe zadanie domowe, które zaktywizuje do przyjrzenia się tematowi. I banknoty euro są drukowane w 14 różnych drukarniach. Nie wiem, na ile to jest krajów rozłożone, ale podejrzewam, że może to być w kilkunastu krajach przynajmniej. Jest to robione pod kontrolą Europejskiego Banku Centralnego, ale monety bite są w mennicach już poszczególnych państw. Także tutaj już emisję tych monet ma pod sobą każde z państw, które jest w strefie euro. Bardzo ładny biurowiec. Siedziba znajduje się we Frankfurcie w Niemczech. Nie byłem tam nigdy jeszcze, ale dzisiaj zdecydowałem, że jak będę we Frankfurcie następnym razem, to sobie pojadę i obejrzę to miejsce. I to, co jeszcze chciałbym podkreślić tutaj, to jest fakt, że euro ma największy udział w indeksie dolara. Indeks dolara, jeżeli pamiętają Państwo, czy widzieli może webinar na temat indeksu dolara, który jest najważniejszą walutą, bo dlatego, że wpływa na ceny surowców, euro w tym indeksie ma około 40% udziału. I to powoduje, że jakakolwiek większa zmiana na euro również wpływa na indeks dolara, a indeks dolara wpływa, właściwie jest skorelowany odwrotnie, czyli wpływa bardzo mocno na surowce. I działa to tak, że jeżeli dolar amerykański, indeks dolara się umacnia, no to surowce tracą na wartości i odwrotnie. Jeżeli indeks dolara się spada, no to surowce zazwyczaj po prostu ich ceny wzrastają. I euro ma bardzo duży udział i generalnie waluty euro i dolar amerykański, no to jest jedna z najbardziej płynnych, to jest jedna z najbardziej płynnych, największych par walutowych na świecie. No i troszeczkę faktów na temat euro. Więc tak, idea euro powstała dosyć dawno, bo w latach 60. już była idea tej unii walutowej i unii takiej regionalnej. Natomiast w 91 roku został podpisany traktat, który spowodował, że w 99 została waluta euro, właściwie weszła w życie. Na początku przez 3 lata była to waluta stricte cyfrowa. To znaczy, że nie było żadnych banknotów, nie było żadnych monet euro. Była to waluta, którą się używało tylko i wyłącznie do rozliczeń między państwami i międzybankowych. Po czym w 2002 roku, w styczniu, waluta weszła do obiegu w postaci właśnie banknotów i monet. Jeżeli chodzi o udział w międzynarodowym obrocie, waluta euro ma spory udział, bo to jest 14%. Nie jest to tak dużo jak dolar amerykański oczywiście, ale jest to spory udział. No i tutaj widać to na wykresie. Widać, że od 2011, to jest od 2011 roku, widać, że ten eksport w walucie euro, no, jest jednym z najwyższych w historii. Także jest to waluta, która jest generalnie akceptowana w bardzo, bardzo wielu miejscach na świecie. I tutaj to, co eksportuje Unia Europejska, żebyśmy mieli też troszeczkę oglądu na to, w czym się specjalizujemy i dlaczego ten eksport jest jaki jest. No i tutaj oczywiście jest bardzo dużo takiej zaawansowanej technologii. Są to samochody, jest to przemysł lotniczy, przemysł takich pojazdów komercyjnych, typu na przykład pociągi. I są to maszyny, często bardzo skomplikowane do produkcji wielu, wielu rzeczy. Tutaj Niemcy bardzo mocny prym wiodą w tym. Jest to trochę elektryki, elektroniki, ale tutaj też widzimy, że spory udział mają, tutaj jest farmacja, czyli te zaawansowane takie produkty, trochę tworzyw sztucznych, no i mamy całą gamę innych rzeczy.
Także tutaj głównym trzonem tego europejskiego eksportu to są właśnie te trzy segmenty. No i teraz przechodzimy trochę do tego, co z tym euro się dzieje i co może się dziać. Więc po pierwsze musimy wiedzieć, że mamy bardzo dużą podaż waluty i kreację waluty. Tutaj pokazałem podaż waluty z trzech największych gospodarek na świecie, plus Polskę oczywiście. Tak jak widzicie, od 2008 roku, to jest gdzieś tutaj, podaż waluty wykładniczo wzrosła. I tutaj tą linią, ta linia tutaj, taka pomarańczowa, brązowa, to jest strefa euro. Nie dogoniła jeszcze Stanów Zjednoczonych, natomiast w obrocie jest około 16 bilionów euro i niestety Bank Centralny Europejski, tak jak i wiele innych banków teraz na świecie, zachowuje się jak dyktatorzy byłych republik afrykańskich, a mianowicie drukują praktycznie walutę bez pokrycia i bez kontroli, co spowodowało, że zaczęła się tak bardzo duża inflacja, wojna, ten konflikt między Ukrainą a Rosją tylko dolał tej oliwy do ognia i niestety ta sytuacja nie wygląda najlepiej. Później się przyjrzymy, co bank centralny chce z tym zrobić i jak może na to zareagować waluta euro, bo na razie reaguje tak, jak powinna, czyli po prostu się osłabia i to bardzo mocno. No i ten dodruk nazywamy kroplówką. O tym mówiłem też na poprzednich webinarach już wielokrotnie. Zachęcam do spojrzenia sobie i obejrzenia tych webinarów, bo myślę, że jest tam dużo ciekawych rzeczy właśnie związanych z tym, co się dzieje w skali makro i jak może to wpłynąć na nas prywatnie i na nasze oszczędności, na nasze finanse. Co podsyca jeszcze tą sytuację, o której zaraz będę mówił, to jest to, że wraz z tym lawinowym dodrukiem, tą bezprecedensową kreacją pieniądza, tutaj w tym przypadku waluty euro, stopy procentowe w strefie euro są na ujemnym poziomie wciąż. Wciąż na ujemnym poziomie. Jest to sytuacja, która doprowadziła do bardzo wielu negatywnych skutków, o których za chwileczkę opowiem. Natomiast chcę tutaj powiedzieć, że Europejski Bank Centralny jest jednym z najbardziej konserwatywnych, jeżeli chodzi o zmianę tego stanu rzeczy. I podczas gdy inne największe banki centralne zaczynają bardzo szybko podnosić stopy procentowe, u nas w Polsce też nie jesteśmy główny, nie mamy waluty, którą można nazwać główną, gospodarki też nie mamy jakiejś tam liczącej się, natomiast bardzo wiele banków centralnych na świecie już podnosi stopy procentowe. I stopy procentowe to nie jest coś, co jest super ekscytujące dla przeciętnego słuchacza. Jeżeli ktoś słyszy w telewizji, że coś tam ktoś zrobił ze stopami procentowymi, to po prostu przechodzimy nad tym faktem obojętnie i tak naprawdę często w ogóle się nie zastanawiamy, jakie to ma konsekwencje, a konsekwencje są bardzo mocne, dlatego że stopy procentowe to jest jedno z głównych narzędzi, których używają banki centralne do tego, żeby stymulować ekonomię albo ją ochładzać, ale również stopy procentowe bardzo mocno wpływają na wartość waluty. I to jest drugi czynnik. Te ujemne stopy procentowe oznaczają, że jeżeli chcielibyśmy włożyć na przykład 10 tysięcy euro gdzieś na depozyt w jakimś banku w Europie, to po prostu musimy do tego dopłacić, czyli za rok będziemy mieli tam 0,5% mniej, za 2 lata następne 0,5% mniej. Jest to coś, co nie zachęca absolutnie do oszczędzania pieniędzy, ale też nie zachęca w ogóle do inwestowania w euro. Bo wyobraźcie sobie olbrzymie fundusze inwestycyjne, olbrzymie banki, które mają euro i dolara. I dolar płaci teraz powiedzmy 0,5% z tego, co pamiętam, a euro płaci minus 0,5%. No więc wiadomo, że ci duzi gracze po prostu konwertują tą gotówkę na dolary i tym powodują presję aprecjacyjną i ten popyt na dolara, a nie na euro. I dlatego euro również właśnie to jest jeden z głównych powodów, te stopy procentowe, dla których euro jest tak bardzo słabe teraz. I zobaczymy, co bank centralny będzie chciał z tym zrobić. Co jest konsekwencją tego wszystkiego? Pierwszą konsekwencją to jest inflacja. Mamy historyczny rekord. W marcu inflacja w strefie euro osiągnęła 7,5%. Jest to bez precedensu. No i właśnie, i te stopy procentowe, to co robią inne banki centralne,
nasz tutaj rodzimy Europejski Bank Centralny tak naprawdę chciałby zrobić, ale nie bardzo może. No i właśnie, i pytanie jest, dlaczego ten Bank Centralny tak bardzo ociąga się z tym, żeby zacząć tą sytuację naprawiać. No i przyjrzymy się temu na następnych slajdach. Co mówi prezes Banku Centralnego, Christine Lagarde? Mówi ona mianowicie, że ze względu na tą inflację, tutaj jest jeszcze 5,8, dlatego że to było, że to jest screen z lutego, ale to nie ma znaczenia. Teraz mamy te 7,5% i mówi ona, że w związku z tym, że jest taka sytuacja, bank centralny będzie się zastanawiał nad tym, żeby po pierwsze ograniczyć bardzo mocno dopływ gotówki do gospodarki europejskiej. Musimy wiedzieć tą kroplówkę, o której mówię, musimy wiedzieć, że to, co trzyma właściwie całą globalną gospodarkę, również gospodarkę europejską, to jest to, że po prostu kreuje się pieniądze z powietrza pod obligacje państw strefy euro, które się zadłużają na potęgę i tak naprawdę ta podaż pieniądza powoduje, że w pewnym momencie ta inflacja bardzo zaczyna przyspieszać. I żeby to zatrzymać, tak naprawdę bank centralny powinien tą inflację zacząć dusić poprzez właśnie podnoszenie stóp procentowych. I do teraz bank centralny europejski w ogóle o tym nawet nie mówił. Zaraz opowiem, dlaczego nie mówił o tym. I trzeba wiedzieć, że teraz co miesiąc bank centralny europejski pompuje 80 miliardów euro miesięcznie pustego pieniądza, po prostu żeby utrzymać strefę euro w jako takim ładzie. Ale w związku z tą inflacją zaplanował, znaczy prezes i no, ten cały komitet, który tam nad tym debatuje i decyduje, zostało powiedziane, że to pompowanie pieniądza do europejskiej gospodarki będzie ograniczone do 20 miliardów euro na miesiąc. Ja na poprzednich webinarach pokazywałem taki balon, który unosi się za pomocą płomienia, który nagrzewa powietrze. No i te 80 miliardów dolarów, euro, to jest właśnie ten płomień, który ten balon zwany gospodarką po prostu utrzymuje jeszcze przy życiu. Jeżeli płomień się bardzo mocno ograniczy, no to ten balon po prostu zacznie tracić wysokość i w końcu spadnie. I niestety jest to taki miks, który może spowodować, że jeżeli zrobią to, co planują zrobić, to rzeczywiście możemy mieć bardzo tutaj możliwą recesję. I to nie tylko w Europie, ale to chcą robić i inne duże banki centralne. I podczas marcowej konferencji szefowa Banku Centralnego powiedziała, że właśnie przygotowują się do szybszego wprowadzenia tego taperingu, czyli tego ograniczenia dopływu gotówki do ekonomii. I ze względu na inflację zasygnalizowała, i to już jest bardzo mocny sygnał, zasygnalizowała możliwość podniesienia stóp procentowych. I teraz spróbujmy zobaczyć, jak to ma wyglądać. Tutaj widzicie to, co jest pompowane teraz w gospodarkę. Jeżeli jest to opakowane w bardzo fajne słowa i określenia. Na przykład tutaj w rogu opisałem. APP, czyli Asset Purchase Program, PEPP, Pandemic Emergency Purchase Program. Są to określenia, które tak naprawdę przeciętnemu człowiekowi nic konkretnego nie mówią, a za nimi kryje się bardzo, bardzo niebezpieczny precedens, a mianowicie po prostu kreowanie pieniądza znikąd. Zalewanie gospodarki tym pieniądzem, utrzymywanie krajów, które są potężnie zadłużone, co w konsekwencji po prostu prowadzi i musi prowadzić do inflacji, a w związku z tym do utraty oszczędności stopniowo przez po prostu zwykłych ludzi, takich jak my. No i teraz zobaczcie, co to spowodowało. Ten cały proceder spowodował, że kraje Unii Europejskiej, które są w strefie euro, tak naprawdę właściwie można powiedzieć, tworzą pierwszą dziesiątkę najbardziej zadłużonych krajów na świecie. Ten pierwszy to jest Japonia akurat, tutaj chciałem. Japonia jest najbardziej zadłużona, natomiast jest to dług wewnętrzny. Ta czerwona krecha tutaj, wielka, to jest Grecja. No, Grecja rzeczywiście tutaj od zawsze sobie poczynała. Zielona następna, Włochy. Tutaj mamy Stany Zjednoczone,
więc Stany są czwarte, ale mają walutę rezerwową, więc no, tam nie za wiele im taki poziom zadłużenia pewnie zrobi złego. Portugalia, następny prymus. Hiszpania, tutaj, to jest Hiszpania. Francja, następny. Belgia, następny. No i zobaczcie, tutaj są kraje OECD jako suma, tutaj jest średnia krajów OECD, tutaj mamy Niemcy, rozsądnie, ale Niemcy, tak jak może wiecie, były bardzo mocno dotknięte kryzysem. W 1923 roku mieli hiperinflację i Niemcy do 2008 roku, przed tym jak się ten dodruk potężny zaczął, to Niemcy tak naprawdę bardzo mocno oponowały przed tym, żeby taką politykę wprowadzać. No niestety musiały się zgodzić i właśnie teraz dlaczego taka sytuacja zaistniała i dlaczego Bank Centralny Europejski nie może tak naprawdę zrobić żadnych konkretnych dużych ruchów, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Pamiętajmy jeszcze, zanim tutaj przejdę do następnego slajdu i do wyjaśnienia, pamiętajmy, że tutaj mamy 100%, ok? Zapomniałem powiedzieć, te kolumny oznaczają procent zadłużenia do PKB danego kraju. Ta czerwona linia, którą narysowałem, to jest 100%. Zobaczcie, że właściwie dużo krajów z Unii Europejskiej jest zadłużone powyżej 100%. Matematycznie ci, którzy są się lepiej na tym znają, mówi się, że dług, który oscyluje w okolicach 100% albo powyżej, jest praktycznie matematycznie niespłacalny w tym systemie kreacji pieniądza, który mamy. Czyli te kraje, można przyjąć, że one nie są w stanie spłacić już swojego długu. I teraz pamiętajmy, że ten dług jest po zerowym koszcie, dlatego że stopy procentowe są na ujemnym poziomie, więc te kraje zadłużając się, a cały czas, tak jak mówiłem, 80 miliardów jest pompowane przez bank centralny, żeby utrzymać to wszystko przy życiu, te kraje mają właściwie nie ponoszą żadnego kosztu obsługi długu. No i to jest właśnie główny powód, który powoduje, że Bank Centralny Europejski ma związane ręce. Bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale 2012-13 rok to właśnie ten kryzys i prawie rozpad w ogóle strefy euro, który wtedy naprawdę było bardzo blisko, był spowodowany właśnie przez tych prymusów typu Grecja, typu Włochy, typu Portugalia, które powiedziały, że po prostu nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań, swoich obligacji i powiedziały, no trudno, najwyżej zbankrutujemy, a z tym po prostu cała strefa euro poszłaby, no po prostu była przepaść. I Bank Centralny Europejski, on po prostu ma kompletnie teraz związane ręce, bo jest taki potężny poziom długu przez tą nieodpowiedzialną politykę, że tych stóp procentowych nie za bardzo można no, ruszać. Zobaczymy, jak to rozwiążą. Myślę, że będą musieli te stopy podnieść, natomiast o ile rynek pokaże i czas pokaże. Dobrze, to słuchajcie. Teraz tak, czy są jakieś pytania do tej części, bo jeżeli nie, to ja już przejdę teraz do, żebyśmy spojrzeli sobie, co to euro, jak się może zachować w stosunku do złotówki i w stosunku do amerykańskiego dolara i generalnie, jak można ocenić potencjał euro do dalszych spadków, do umacniania się albo do osłabiania się. Są jakieś pytania od kogoś? Dobrze, ja sobie spojrzę, tutaj są jakieś łapki, nie, ja widzę, że 13 osób już jest, dobra. Rozumiem, że nie ma, tak, żadnych pytań. No dobra, to jeżeli nie ma żadnych pytań, to podsumowując to, co powiedziałem, zrobienie coś ze stopami procentowymi przez Europejski Bank Centralny to jest klucz teraz. Na ile będą mogli zrobić, o ile te stopy procentowe podwyższyć, to ciężko bardzo ocenić, szczególnie w kontekście tego konfliktu, który mamy. Musimy też wiedzieć, że euro się bardzo osłabiło teraz ze względu na to, że no, jesteśmy jako Europa uzależnieni od rosyjskich surowców energetycznych i niestety te sankcje, które zostały na dniach teraz nałożone, one mogą spowodować no, dosyć ciężkie konsekwencje gospodarcze, dlatego to euro no, jest cały czas pod presją, bardzo mocno. No dobrze, to słuchajcie, lecimy teraz z analizą euro do polskiej złotówki.
Ja może przejdę tutaj na wykres taki bardziej taki niestatyczny. Dobra. Gdzie będziemy sobie mogli troszeczkę poprzesuwać to wszystko. Więc jak widzę polską złotówkę do euro? Tak jak wiemy, tutaj mieliśmy poprzez ten konflikt, mieliśmy bardzo duży wystrzał, ja to może tak pokażę, żeby nie zamydlać. Tutaj każda z tych świeczek to jest jeden miesiąc. To jest zamknięcie na jednym miesiącu. Tego typu wykresy właśnie na warsztatach robimy, gdzie analizujemy za pomocą pewnych wskaźników po prostu stan rynku. Można to zrobić. To nie jest coś, co przewidzi, co powinno być używane do przewidywania, natomiast jest to bardzo użyteczne, jeżeli chodzi o zrozumienie kluczowych poziomów i tego, co się stanie, a właściwie na jakie poziomy powinniśmy zwracać uwagę, żeby wlać w serca optymizm albo żeby zacząć się bać. Także naprawdę są to narzędzia, które są używane zresztą przez profesjonalne podmioty i w raportach, które często się za wiele tysięcy dolarów kupuje. I teraz tak. Zauważcie, że tutaj w zeszłym miesiącu, to jest miesięczna świeczka, euro podeszło do prawie 5 zł. To, co rynek zrobił tutaj, to tą szpilkę taką, którą widać, to oznacza, że rynek bardzo mocno się cofnął na tym poziomie i uznał, że złotówka na tych poziomach jest po prostu no, zbyt tania. Tutaj macie w takim, ja może zrobię jeszcze tutaj taki skalę makro. Tak jak widzicie tą szarą linię na górze, to jest linia tak zwana no, price action, gdzie jeżeli kurs przebiłby ze względu na, no nie wiem, cokolwiek by się stało i kurs złotówki do euro przebiłby poziom tych 5 zł, powiedzmy, i to tak bardzo solidnie i utrzymywałby się tam, to wtedy powinniśmy się bać, bo wtedy mamy potencjał do dalszego osłabiania się złotówki. Złotówka poniżej tego poziomu, powiedzmy 4,90, nie powinna, to znaczy na pewno będzie nas martwić, będzie nas to kosztowało trochę, natomiast myślę, rynek myśli, o tak powiem, że jest to pewnego rodzaju maksimum. Także tutaj musiałyby się bardzo złe rzeczy stać, żebyśmy te 4,90 przebili. Ta środkowa linia, szara, jest to linia, która pokazuje, gdzie jest taki następny bardzo ważny poziom i to jest poziom około 4,50. I myślę, że euro ma szansę się poruszać przez dłuższy czas pomiędzy właśnie tym poziomem 4,50 i myślę około 4,50-4,70. Tak to tutaj technicznie wygląda. Jeżeli byśmy przebili w dół ten poziom 4,50 i tam by ten rynek się utrzymywał przez dłuższy czas, no to mamy następny taki kluczowy poziom, to jest około między 4 a 4,15. Także podsumowując, to co tutaj możemy wyczytać z tego wykresu, to jest to, że złotówka jest bardzo tania generalnie, euro jest drogie do złotówki, to widać tutaj po tym wskaźniku i możemy się spodziewać, myślę, najbardziej prawdopodobny scenariusz będzie taki, że to euro się będzie między 4, tam 40 a 4,70 tutaj poruszało. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o polską złotówkę. Spójrzmy teraz na to, w jaki sposób bardzo duzi gracze patrzą na kurs euro. Na warsztatach też pokazuję pewne narzędzie, które pozwala zajrzeć w przyszłość i za pomocą kontraktów terminowych, to jest coś, co kształtuje cenę tak naprawdę walut, spojrzeć, co uważają największe instytucje finansowe i inwestorzy, jeżeli chodzi o kurs euro. I pokażę tutaj już na prezentacji, co z tego można wyczytać. Przepraszam. Chwileczkę. No nie, nie na prezentacji nie pokażę, tylko pokażę to w takim razie na wykresie. Tylko bo mi się tutaj poprzestawiało teraz, także. Dobra.
Okej. Okay. Dobrze, to jest spojrzenie trochę w przyszłość, jeżeli chodzi o euro. Jest to narzędzie, które nie jest powszechnie używane ani nawet znane, chyba że ktoś zajmuje się gdzieś w jakichś instytucjach, może inwestycjami. Zobaczcie, że tutaj rynek, czyli najwięksi gracze, pokazują nam, co uważają, że stanie się z euro, i to jest w stosunku do waluty amerykańskiej, czyli generalnie jak siła euro będzie wyglądała na globalnych rynkach w stosunku do globalnej waluty. No i oczywiście to będzie miało przełożenie też na kurs do złotówki. Tutaj macie dzisiejszy kurs. Za jednego dolara możemy dostać, przepraszam, za jedno euro możemy dostać 1,09 dolara. I zobaczcie, tutaj mamy wgląd w to, co się może zdarzyć aż do 2026 roku. Tylko znowu, to nie jest informacja, że tak się zdarzy, ale to jest na dzień dzisiejszy. Bazując na najlepszej klasy informacjach, do których my jako zwykli śmiertelnicy tak naprawdę nie mamy dostępu, ale rynek ma, ci duzi gracze, zobaczcie, co oni uważają, że się stanie. Do kwietnia 2003 roku, czyli powiedzmy marca, czyli za rok, euro powinno się umocnić z 1,09 do 1,11. Patrząc jeszcze dalej, duzi gracze uważają, że to euro będzie dalej się umacniało. Także patrząc na to, co teraz się na euro dzieje i jak ono jest słabe, ono jest bardzo słabe, bo to widać na tym wykresie tutaj do dolara. To jest już następny właśnie wykres. Euro najprawdopodobniej gdzieś z tego poziomu powinno się umocnić, ale niewiele. Tutaj 1,14, 1,15 poziom, czyli tutaj w tej takiej konsolidacji, tutaj teraz jest, czyli powiedzmy te kilka procent do kilkunastu, to euro może w następnych kilkunastu miesiącach zyskać, ale tutaj kluczowe jest to, co zrobi Bank Centralny Europejski. Jeżeli zdecydują się podnieść stopy procentowe, to myślę, że to euro, właściwie nie myślę, mechanika rynku będzie taka, że to euro po prostu musi się wzmocnić. Także ja myślę, że do osłabienia się euro jest, no jest ten obszar do osłabienia się euro jest dosyć mały, jeżeli chodzi względem dolara. I tutaj jest taki poziom kluczowy, który musimy mieć na uwadze, to jest 1,05 dolara za euro. Jeżeli ten poziom zostanie przebity, bo na przykład, nie wiem, zbankrutuje jakiś kraj w strefie euro, no to wtedy euro możemy spokojnie zobaczyć na niższych poziomach 1, może nawet 0,9, 0,8. Także tutaj 1,05 to jest coś, co należy zakodować, natomiast od góry do dolara teraz 1,25 maksymalnie. Także tutaj tak bym widział, jeżeli chodzi tutaj rynek euro, i proszę o pytania, jeżeli jakiekolwiek są. Bo to był już ostatni tak naprawdę slajd. Czy informacja, którą chciałem się podzielić, i jeżeli są jakieś pytania, to proszę, możemy sobie jeszcze, tutaj mamy 10 minut, możemy sobie podyskutować. Także zapraszam. Tak, Julia, słucham. O, już mnie widać. Okej, okay, czyli euro raczej będzie rosło, tak? I teraz. Delikatnie może się umacniać, tak. Może się umacniać. A powiedz mi, co byś doradził osobom, które pracują w zakupach i płacą w euro swoim dostawcom, ale na przykład ich dostawcy kupują w innych walutach. Czy by się temu na przykład przyglądać i sugerować zmiany z euro na jakąś inną walutę? Czy zostawić tak, jak jest? To zależy, jaka waluta. Tych walut jest sporo, więc tutaj takiej uniwersalnej odpowiedzi to na to pytanie nie mogę dać. Jeżeli byśmy mieli jakąś konkretną walutę, ktoś by chciał się spytać o jakąś konkretną walutę do euro, to moglibyśmy to po prostu tutaj spojrzeć sobie, jak to wygląda, i właśnie za pomocą tych wskaźników zobaczyć, gdzie to euro do tej wybranej waluty jest. Także ja generalnie uważam, że teraz powinniśmy się wstrzymać, jeżeli ktokolwiek chciałby cokolwiek robić z euro, to raczej powinien się wstrzymać i poczekać na to, co zrobi Bank Centralny Europejski. Bo teraz tak naprawdę to jest gdybanie.
Ewidentnie tutaj widać, że rynek, ci duzi gracze, oni czekają na sygnał i na pewien rodzaju taki, no taki sygnał spustowy, który powie, w jakim kierunku ten bank centralny pójdzie, i to jest klucz teraz. Plus konflikt Ukraina-Rosja, bo jeżeli się konflikt już uspokoi, się te strony dogadają, a to się w końcu stanie, to wtedy euro, myślę, może też sporo zyskać i to bardzo gwałtownie. Także jeżeli ktoś kupuje, na przykład, nie wiem, wymienia złotówki na euro, to raczej bym się nie spodziewał tutaj jakichś drastycznych skoków kursu na niekorzyść, czyli że ta złotówka powinna tracić. Jeżeli ktoś kupuje za euro dolary, bo musi płacić albo ma no tak ułożone w łańcuchu dostaw, no to tutaj ewidentnie widać, że ten potencjał do umocnienia się euro, przynajmniej takiego symbolicznego, jest dosyć spory teraz. Także wszystko zależy od banku centralnego i od dyskusji pomiędzy Rosją i Ukrainą, jak oni to zakończą. Dominika pyta, a możemy zrobić symulację versus yuan, bo to może być... Możemy, jasne. Jasne, że możemy. Dobrze, to Dominika, więc tak. Po pierwsze, yuan po uwolnieniu kursu, to się stało, no to się stało już około, no, prawie dekadę temu, czy ponad, bardzo mocno, doznał bardzo mocnej aprecjacji, dlatego że ta gospodarka jest naprawdę bardzo silna i generalnie Chiny bardzo długo utrzymywały yuana w sztucznym stanie, czyli był on sztucznie osłabiany przez Chiny. W związku z tym, że weszły do, podpisały umowę o międzynarodowym, no, tą Free Trade Agreement i yuan znalazł się w gronie walut, które mają znaczenie, musieli tego yuana uwolnić, więc yuan generalnie do euro, tutaj widać spadek, oznacza, że euro się niesamowicie osłabiło. Zmierzmy, ile ono się osłabiło, to jest też fajne narzędzie, które od 2008 roku, no i do teraz to jest 40% się osłabiło. Teraz co ja widzę tutaj na tym wykresie? Generalnie cena, ten rynek jest bardzo tani, czyli to euro tutaj też ma bardzo mały taki potencjał do tego, żeby drastycznie dalej się osłabiać. Dostajemy teraz około 7 juanów za 1 euro i ja osobiście, bo robiłem tą analizę już wcześniej jako konsultację, to jest kluczowy poziom, czyli 6,60 juana za euro to jest kluczowy poziom, który powinniśmy obserwować. Ja myślę, że euro może ten poziom jeszcze przetestować, czyli się osłabić o te, ile to będzie, 6,9, tam nie wiem, 1% na szybko, jak, no około tam powiedzmy jakieś groszowe sprawy. Natomiast jeżeli bank centralny podejmie decyzję nawet symboliczną o podwyższeniu stóp, to tutaj ja myślę, że euro się może umocnić i taki poziom, który widzę, pierwszy poziom do umocnienia, to jest w granicach 7,70, czyli mamy około, no, 10%. Myślę, że to euro może tam w przeciągu kilkunastu miesięcy podejść. Czy tak się stanie, czy nie? Się nie, tutaj absolutnie się nie podejmuję, żeby to przewidywać, natomiast widzę to po prostu po tych takich dużych oporach tutaj i gdzie ten rynek rzeczywiście reagował. Także podsumowując, być może będziemy mieli jeszcze jakieś drobne osłabienie. 6,60 to jest poziom, który musimy obserwować, bo on jest kluczowy. Jeżeli cokolwiek by się stało, na przykład mówię tak jak bankructwo, albo bank centralny zacząłby jeszcze stopy obniżać, to euro mogłoby niżej zejść, ale gdzie? Tego nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo to trzeba było po prostu dać rynkowi trochę czasu, żeby pokazał. Także 6,60 klucz, 7,60 juana za euro, bardzo potencjalny taki ruch, który może się wydarzyć. Także tak bym tutaj widział tego juana. Czy ktoś Odpowiedziałem, Dominika, czy jeszcze jakieś może tak, masz tak, pytanie? Dominika, dziękuję, tak. Okej. Okay. Napisała na czacie. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania albo chciałby zobaczyć sobie porównanie euro do innej waluty? Jeżeli tak, to prośba, żeby podnieść łapkę do góry albo napisać na czacie.
Tak, mamy jeszcze 3 minutki, także może coś się uda. Okej. Okay. Myślę, Jaromir, że wyczerpałeś. Dolar. Euro do dolara. Dobrze. Myślę, że damy radę, Jaromir. Tak, spokojnie. Weźmy euro do dolara. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację. To jest sytuacja bardzo podobna do tego, co widzieliśmy na juanie, tylko że juan no, trochę jest silniejszy, znaczy bardziej się umocnił niż dolar w stosunku do euro. Co tutaj widzimy? Widzimy, że ten rynek jest też bardzo tani tutaj po tym wskaźniku, więc to euro powinno mieć już ograniczone pole do tego, żeby jakoś drastycznie się osłabiać. I teraz tak, tutaj takim poziomem, na który musimy bardzo mocno uważać, który był historycznie tutaj, tak jak widzicie, od wielu, wielu lat respektowany przez rynek, to jest 1,05. Tak jak wcześniej chyba mówiłem to już trochę wcześniej, bo ta para była przez chwilę. Jeżeli nastąpiłoby coś niedobrego w strefie euro, typu bankructwo, typu nie wiem, jakiś niespodziewany ruch banku centralnego, to euro spokojnie może zejść w granicę jednego i mówi się generalnie, że euro będzie miało parytet wcześniej czy później z dolarem, tak jak i większość takich walut mocnych, typu frank szwajcarski i tak dalej. Także długofalowo to euro, no jest presja tutaj na osłabianie się tego euro do dolara. Natomiast na teraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że jednak ten rynek tutaj z tych poziomów zacznie wychodzić gdzieś tam w granicę 1,15, być może 1,20, tak jak tam widzieliśmy na przewidywaniach tych bardzo dużych graczy instytucji finansowych. Więc ja bym tutaj też się raczej nie obawiał o euro, dopóki nie przebije ono bardzo mocno poziomu 1,05, czyli ile to procent będzie tam około 2-3% od dzisiejszych poziomów. Także generalnie myślę, że to euro raczej powinniśmy tutaj, jeżeli nic się nie wydarzy, to powinniśmy widzieć raczej delikatne umocnienie się tego euro. I to do wszystkich walut, oprócz złotówki, bo złotówka tutaj poprzez decyzję na temat stóp procentowych, no ta złotówka też się bardzo fajnie zachowuje. Także tutaj tak bym odpowiedział, Dominika. Odpowiedziałem, czy jeszcze masz jakieś pytanie specyficzne? Jasne, dobra, super. No dobrze, to co? Jest 18. Zobaczymy, czy jest jakieś ostatnie jeszcze pytanie. Jeżeli nie, to Julia, myślę, że możemy zakończyć. Tutaj pewnie jakieś też słowo końcowe powiedzieć i będziemy, myślę. Myślę, że jeżeli będą jakieś pytania, to zawsze można się z nami skontaktować i zapytać. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za Państwa czas i Tobie, Jaromir, za prezentację. Przypominam, że kolejne spotkanie w ramach Akademii Kupca jest, już sprawdzę, żeby się nie pomylić znowu z terminami, odbędzie się w maju, 4 maja od 17 do 18, gdzie będziemy mówić o analizie waluty polskiej złotówki, a w międzyczasie 27 kwietnia o godzinie 17 bardzo serdecznie zapraszam wszystkie kobiety na spotkanie społeczności Kobiety w Zakupach. Także z naszej strony to wszystko. Dziękuję bardzo, życzę miłego popołudnia. Dziękuję wszystkim, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Hej, hej.